z tej strony Gniewomir, przyjazne ukulele, a wraz ze mną ten oto instrument, czyli ukulele marki Gniewomir w rozmiarze tenor, wykonane ze sklejki mahoniowej. Oczywiście jest to instrument w całości produkowany w Portugalii przez szczęśliwych i uśmiechniętych portugalskich pracowników. No dobra, skoro już wiemy, że pudło rezonansowe to sklejka mahoniowa, czyli przód, boki oraz tył, to jeszcze dodam, że z mahoniu, z tym, że litego, wykonany jest również sam gryf, natomiast podstrunnica oraz mostek to akacja. A jeśli podstrunnica, to dookoła niej znajdziemy czarny binding, w którym są zatopione obrzeża progów. Na główce gryfu mamy zamontowane klucze typu gitarowego, otwarte, oraz markowe struny Aquila Super Nylga. Jak słychać już od drzwi, to ukulele jest naprawdę głośne. Ma całkiem sporego mahoniowego kopa, a poza samym brzmieniem to również naprawdę bardzo fajną grywalność związaną z niską, bardzo ładnie ustawioną akcją strun.